poszukujemy osób, które znają się na regulacjach w danym obszarze, czyli na przykład logistyka albo rzeczy związane z ochroną marki, czy rzeczy związane właśnie z ESG na przykład, czyli ochroną środowiska. To są różne obszary, ponieważ mój zespół wspiera poszczególne linie biznesowe Amazon, ale tych linii jest kilka, dlatego te umiejętności, których potrzebujemy, są dość różnorodne. Chodzi o to, żeby umieć analizować akty prawne, umieć tworzyć propozycje pewnych rozwiązań, umieć rozmawiać również z różnymi interesariuszami, czyli organizacjami pozarządowymi, partnerami, innymi firmami, czy wreszcie z sektorem publicznym. Widzimy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie tak naprawdę, zwłaszcza na specjalistów w obszarze nowych technologii, technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, technologii głosowych, bo tutaj rozwijamy je w Polsce. Mamy takie urządzenia jak Alexa czy Ring, które właśnie nasze centra badań i rozwoju w Polsce między innymi rozwijają. No i tutaj jest bardzo ograniczona grupa specjalistów tak naprawdę dzisiaj na polskich uczelniach. Dlatego zachęcam studentów, żeby jeżeli mają talenty techniczne, to kształcili się w tych obszarach, bo one na pewno będą miały przyszłość. To jest jeden obszar. Dzisiaj ściągamy też sporo ludzi młodych z innych krajów, żeby właśnie wypełniali tą lukę zapotrzebowania na tych specjalistów. Oczywiście jest też cały obszar logistyki, on też dzisiaj jest coraz bardziej skomplikowany, wymaga sporych umiejętności technicznych, inżynieryjnych, jest to tak naprawdę bardzo zautomatyzowane i w obszarze transportu i samych budynków logistycznych, więc tutaj też kształcenie logistyki, nowoczesnej logistyki jak najbardziej ma przyszłość. Amazon, nawet zachęcam, żeby zobaczyć amazonjobs.pl, ma bardzo dużo staży dla studentów, dla młodych absolwentów i to jest naprawdę bardzo szeroko w różnych obszarach i w naszym biznesie chmurowym, czyli Amazon Web Services i w logistycznym i w biurze korporacyjnym, w zespołach, którymi ja kieruję. Także to są przeróżne możliwości dla ludzi o różnych profilach, bardzo różnych, tak? Bardzo technicznych, bardzo wąskich, jak na przykład technologia głosowa. Mamy Centrum Badań i Rozwoju nad Alexą w Gdańsku. Po ogólnych prawników czy absolwentów logistyki i tak dalej. Ja skończyłem kilka kierunków, stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, studiowałem też zarządzanie, więc tutaj pewna różnorodność tego, co studiowałem, trochę wpłynęła na to, jakimi rzeczami się też zajmowałem, zajmuję dzisiaj, bo rozpocząłem karierę w sektorze publicznym, pracowałem w Komisji Europejskiej, w instytucjach unijnych, w polskiej administracji również, także ja jestem z pokolenia, które bardzo interesowało się tym, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej, a potem z tego członkostwa korzystała, w związku z tym no jakby to był taki mój główny bodziec do tego, żeby kształcić się w tych obszarach. Później przeszedłem na stronę prywatną i to były głównie rzeczy związane z energetyką, ponieważ też tym się zajmowałem w sektorze publicznym, także pracowałem w kilku korporacjach technologicznych w obszarze energetyki, takich jak General Electric czy Alstom. No i teraz jestem w Amazon, który też ma bardzo duży wachlarz technologii, różne obszary działalności firmy pozwalają również mi osobiście wykorzystać moje różne umiejętności. Lubię się uczyć, co też pomaga, bo zmiany pracy, szczególnie kiedy wiążą się ze zmianą sektora, wymagają, zwłaszcza w pierwszym okresie, bardzo dużego nakładu intelektualnego, czy bardziej takiej ciekawości, otwartości na ludzi, na właśnie obszary biznesowe, którymi dana organizacja się zajmuje, czy obszary w ogóle, jeżeli to jest sektor publiczny. I myślę, że tą otwartość trzeba w sobie mieć, bo obserwując też młodych ludzi, którzy przychodzą do naszej firmy, to tą ciekawość, jeżeli mają, to dość szybko awansują i dość szybko są w stanie osiągnąć sukces.